Dzień dobry, witam. Jestem, była chwila niepewności, ale ewidentnie już jestem. Witam w ostatni chyba czwartek marca, ostatni czwartek przed świętami. Wielki czwartek w wielkim tygodniu, w którym skończyła się zabawa z przestępcami, złoczyńcami i złodziejami. Dziś to temat pogawędki, czyli co zrobić z przestępcami epoki PiS. To o tym za chwilę, ale już wcześniej zapowiedź tego, co w najbliższych dniach. Jutro tercet polityczny, towarzystwo się trochę rozjechało, z kwartetu zrobiło się tercet, ale było bardzo ciekawie. Zachęcam Państwa o 20. W sobotę o 20. Stefan Niesiołowski, marszałek Niesiołowski, że tak powiem, nie certoli się w tańcu, jedzie ostro po pisowcach Kaczyńskim, Ziobrze i reszcie. To sobota. W niedzielę Leszek Balcerowicz, który też poddaje miażdżącej krytyce PiS, ale nie szczędzi też dość, powiedziałbym, surowych recenzji, ocen obecnej władzy. We wtorek Ryszard Petru, także coś na święta Państwo ode mnie dostaną. Nie tylko jajeczko. We wtorek, jak mówię, Ryszard Petru, w czwartek normalnie kolejna audycja, a teraz temat dnia, czyli co zrobić z przestępcami. Można powiedzieć, cóż prostszego. Zamknąć, skazać, pozbawić wolności. Wszystko to dobrze brzmi. Ja nie ukrywam, że choć nie jest to powód do dumy, w ostatnich dniach, podobnie jak bardzo wielu Polaków, obywateli, zwolenników dawnej opozycji, odczułem pewną satysfakcję, że zabawa się skończyła, że popisy, buty niezwykłej arogancji i bezczelności złoczyńców, drani członków gangu chyba się za chwilę skończą, że prokuratorzy wzięli się do roboty. My, obywatele, zdaliśmy swój egzamin 15 października, dzięki czemu ta obecna operacja w ogóle jest możliwa. Ale tak jak my zdaliśmy swój egzamin, to swój egzamin musi zdać także państwo. I to nie jest prosty egzamin, to nie jest kraty, więzienia, wyrok, do widzenia. Chyba bardziej skomplikowane to jest i musi być. Państwo musi być, chyba się zgodzimy, skuteczne, sprawne, solidarne ze słabszymi, silne, niekoniecznie surowe, ale absolutnie koniecznie sprawiedliwe. No nawet, a może w szczególności dla wrogów demokratycznego państwa, dla wrogów demokracji, dla praworządności. Musimy dziś, kiedy prokuratura się za nich wzięła, pamiętać, zgodnie z prawem są niewinni, korzystają z przywileju niewinności, przynajmniej formalnie. Znamy z filmów amerykańskich hasło powtarzane: innocent until proved guilty. Dopóki nie udowodni się komuś winy, jest niewinny i tak należy go zawsze traktować. Przypomnę tutaj historię Andreasa Breivika, koszmarnej postaci, paskudnej wyjątkowo, terrorysty, który 13 lat temu, 22 lipca, zamordował 77 osób, głównie młodych ludzi. Został skazany na 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia tego wyroku, ale tak czy owak, pierwsza reakcja wielu osób była taka, że wybitnie wyrok łagodny. Powiem też zupełnie szczerze, że należy do tych osób, które pomyślały, 21 lat w norweskim więzieniu, w którym podejrzewamy warunki ma tak jak nie jedna uboższa osoba w Polsce. Czy ci Norwegowie oszaleli?
No ale właśnie tu dochodzimy do kluczowego pytania. Czy państwo, wskazując na taki wyrok, a nie surowy, nie czapę, dożywocie, okropną osobę, zbrodniarza, okazało słabość, czy może, paradoksalnie tak uważam, mimo że sam byłbym za wyrokiem surowszym, okazało się siłę. Silne praworządnością, silną przywiązaniem do idei normalnego państwa, uczciwego procesu, w którym nie chodzi o zemstę, tylko właśnie o sprawiedliwość. Nie chcemy sprawiedliwości ludowej. Może państwo pamiętają, gdy PiS doszedł do władzy, marszałkiem seniorem został Kornel Morawiecki. Korzystając z okazji, wygłosił swoiste orędzie, w którym mówił, że wola ludu musi mieć prymat nad prawem, czyli tak naprawdę przedstawił teorię, której potem w praktyce byli wierni Kaczyński i Ziobro. Oczywiście wola ludu nie może mieć prymatu nad prawem. Wszystkie rewolucje, reżimy autorytarne i totalitarne uwielbiają się powoływać na wolę ludu. Przy czym wolą ludu jest zwykle to, co za wolę ludu chcą uznać dyktatorzy i oprawcy. Potem mamy trybunały rewolucyjne, jak po rewolucji francuskiej, sądy doraźne, czasem sądy kapturowe. Mamy też, jak w sowieckiej Rosji, trójki NKWD. Były wybitnie skuteczne, a tak zwane osoboszczenie NKWD, czyli Narodny Komisariat, oczywiście narodowy, u nas też zapisy wszystko było narodowe, Narodny Komisariat Wnętrzny, gdzie Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych CCCP, czyli Sojuza Sowieckich Socjalistycznych Republik, uwijali się z wyrokami wybitnie szybko. W parę miesięcy 500 000 wyroków śmierci. Powiem szczerze, że jak byłem w Moskwie parę razy i stałem koło Łubianki, siedziby NKWD, a potem KGB, to duch wielkiego terroru, duch Łubianki wydaje się gdzieś tam być wciąż żywy i gdzieś duchy ofiar wielkiego sowieckiego, stalinowskiego terroru gdzieś w okolicy tam się unoszą. Jak wygląda sprawiedliwość ludowa, to mogą państwo zobaczyć w wielu filmach o tym, co się działo w Związku Radzieckim, przeczytać w książkach, zobaczyć w ostatnim filmie Agnieszki, czy przedostatnim Agnieszki, filmie Agnieszki Holland, jak to było w Ukrainie. Mogą państwo też, polecam, mało ktoś pamięta ten doskonały film Sprawa Dantona na podstawie książki Stanisławy Przybyszewskiej, film Andrzeja Wajdy. Warto do tego filmu wrócić. Przypomnieć sobie także fantastyczne kreacje aktorskie Danton, jako Danton, Gérard Depardieu, jako Robespierre, Wojciech Przoniak jako Louis, sam Żyz, Bogusław Linda. Spirala terroru, zemsty, nienawiści zawsze się rozkręca. Trybunały rewolucyjne we Francji wymyślił Georges Danton, potem sam zapłacił za to głową na gilotynie. Potem ci, którzy rozkręcili maszynę terroru, Robespierre i Saint-Just, zapłacili za to głową, głowami ściętymi na gilotynie, na tym samym Placu Zgody, Place de la Concorde, gdzie parę lat wcześniej ścięto ostatnią królową Bourbonów, Marię
Antoninę kilkaset metrów od miejsca na marginesie, gdzie żywota dokonał nas nasz wielki Fryderyk Chopin. Więc jak mówię, chcemy wymiaru sprawiedliwości, a nie wymiaru surowości. Choć jeśli trzeba, jeśli tego wymaga sytuacja, to wymiar kary i wymiar sprawiedliwości powinny być wymiar brutalnie surowy. Chcemy praworządności, czyli rządu prawa, a nie rządu władzy ludzi czy ludu. Rządy prawa. Andrzej Duda z przekąsem mówił o tym, że grozi nam dyktatura praworządności. Prawdę mówiąc, przez 8 lat walczyliśmy właśnie o to, by w Polsce zapanowało miejsce bezprawia, zapanowała właśnie dyktatura praworządności. Ziobro i inni mogą siedzieć, jeśli kradli albo nadzorowali system kradzieży, nawet jeśli wiszą im nad ich głowami ewentualne kary za cięższe przestępstwa, ja uważam, że cięższe, za zbrodnie wobec praworządności i demokracji. To, że próbowali zamordować demokrację i konstytucję, nie jest żadną okolicznością łagodzącą, wręcz przeciwnie. Więc jeśli odpowiadają za złodziejstwo, powinni siedzieć za złodziejstwo, chyba że w tak zwanym międzyczasie prokuratorzy i sądy uznają, że zaniszczenie demokracji, praworządności i konstytucji też powinni ponieść karę i zasługują na odrębne paragrafy, akty oskarżenia i wyroki. Ale właśnie, ponieważ chcemy, żebyśmy żyć w innym państwie niż państwo pisowskie, to musimy się zgodzić, że jeśli prawa przysługują, a przysługują także więźniom, prawa obywatelskie, to tym bardziej oskarżonym, albo tym, którym za chwilę te zarzuty mogą być postawione. To, że niszczyli praworządność, nie ma w gruncie rzeczy w tym momencie znaczenia. Czym bardziej, powiedziałbym paradoksalnie, że czym bardziej niszczyli praworządność, tym bardziej musimy postępować zgodnie z jej regułami. Tu nie ma drogi na skróty. Trzeba się posługiwać skalpelem, ale nie siekierą. Ja chcę być dobrze zrozumiany. Ja nie apeluję o wyrozumiałość i łagodność, przeciwnie, o surowość, ale jak zwykle na fundamencie i w ramach i w granicach prawa, czyli żadnej drogi na skróty, bo to zawsze się kończy tragicznie. I gdybyśmy szli na skróty, to okazałoby się, że z lekcji PiS-u niewiele zrozumieliśmy. Nie proponuję, jak mówię, żadnej grubej kreski. Nawiasem mówiąc, Kaczyński przez lata notorycznie wypaczył sens idei Tadeusza Mazowieckiego. Mazowieckiemu chodziło o to, by każdy, który chce zaangażować się w przemiany demokratyczne i rynkowe w Polsce, mógł w tym wziąć udział, a nie chodziło mu o bezkarność tych, którzy popełniali za PRL-u przestępstwo. Więc żadnej grubej kreski, żadnej wyrozumiałości, żadnej łagodności, przeciwnie, surowość. Chodzi o to, żeby wróciły rzeczywiście prawo i sprawiedliwości, żeby wróciły te słowa i żeby nadać im właściwy sens, bo to będzie oznaczało, jeśli nam się to uda, że naprawdę wygraliśmy z partią Prawo i Sprawiedliwości. Gdybyśmy byli tacy jak oni, to byłoby gigantyczne zwycięstwo PiS-u, Kaczyńskiego i Ziobry. Ich zwycięstwo PiS-u i Kaczyńskiego za ich, da Bóg, politycznego grobu. Jeśli będziemy jak oni, oznaczałoby to, że staliśmy się nimi, czyli paradoksalnie Kaczyński i PiS wygrali, bo to zapanowałaby barbaria, a przecież tego, przyznajcie wszyscy, nikt z nas nie chce. Więc mówię, żadnej woli ludu, żadnej zemsty, sprawiedliwość zgodnie z poczuciem może
ogólnoludzkim wyobrażeniem o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie, ale nie według kryteriów, że ponieważ oni rządzili i ich nie lubiliśmy, to teraz muszą także z tytułu naszej antypatii ponieść za to karę. Za to nie, za przestępstwa, za zbrodnie, za nadużycia władzy, za to i wyłącznie za to. Więc mówię, ten test jest bardzo ważny. Państwo musi być silne, jeśli trzeba surowe, ale musi także, jeśli trzeba, pokazywać powściągliwość, umiar i rozsądek. Wierzę, że ten test zdamy, ale jeśli wstępem do tego egzaminu i tego testu jest stanowczość, którą teraz władza i prokuratorzy wykazują, to nic w tym złego. Państwo musi być najpierw silne, żeby na końcu mogło być skuteczne i sprawiedliwe. Więc w tym sensie to był dobry moment dla nas w Wielkim Tygodniu, żeby pan Mikro mówi, że Breivik został skazany na maksymalną karę 20 lat, ale choczy kaczyk polega na tym, że można przedłużać w nieskończoność. Panie, dziękuję za uszczegółowienie tego, o czym mówiłem, ale o tej możliwości przedłużania tego wyroku też wspomniałem, a czy wymiar sprawiedliwości w Norwegii z tego haczyka dostępnego skorzysta, to jest inna historia, ale znowu będzie to test dla sędziego, dla sądu i dla wymiaru sprawiedliwości i dla całego społeczeństwa, które w którymś tam momencie w Norwegii będzie musiało pogodzić się z wyrokiem, nawet jeśli znowu uzna, że ów jest zbyt łagodny. Szanowni Państwo, to tyle, jak mówi Zbyszek Hołdys, pogaduchy. Co ty, pani Ewa pisze, pyta, jak pan myśli, co grozi Oziobrze? Ja nie chcę, pani Ewo, mówić o paragrafach. Myślę, że muszą być konsekwencje. Jeśli nie chcemy rządów ludu i poszczególnych ludzi, to prawdę mówiąc z góry powiem, że to, co ja myślę, albo nie myślę, albo uważam, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Istotne jest wyłącznie to, co powie najpierw prokurator, a potem skład sędziowski. Co powiedziawszy, muszę przyznać, że ja parę lat temu, nie wiem, czy opowiadałem tę anegdotę, na pewnej imprezie branżowej podszedł do mnie znajomy i mówi, że pani Patrycja Ziobro-Kotecka chciałaby ze mną zamienić kilka słów. Ja chyba zachowałem się mało elegancko i dyplomatycznie, bo gdzieś po 30 sekundach powiedziałem pani Patrycji, pani dyrektor, ale pani zdaje sobie sprawę, że jeśli w Polsce pani dyrektor, bo była wtedy dyrektorem marketingu w firmie Link 4, jeśli kiedykolwiek w Polsce ma być normalnie, to pani mąż musi siedzieć. Coraz nie wskazuje chyba na to, że kierunek, który proponuje, o który apeluje, to jest łagodność, niespecjalnie. Ale w sumie Fundusz Sprawiedliwości wszedł na przestępców z PiS. Pisze pani Dires, ale nie bardzo rozumiem, co to znaczy szedł na przestępców PiS. No mi, że jeszcze chodzi o to, że mieli świetne swoje strefy wpływu. To są kolejne informacje, za chwilę będą zatrzymania prawdopodobnie w sprawie NCBR, bo mieliśmy zjednoczoną prawicę i już dziś widzimy, że ta prawica była zjednoczona głównie w pazerności, w pragnieniu wyszarpania dla siebie jak najwięcej i rozgrabienia tego państwa jak tylko można. Kolejne pytanie, widzę, że komplement, to muszę się wczytać. Bruno Żmuda, świetny występ, ciekawa analiza, choć obawiam się, że był to prolog na zbyt wysokim C. Widzowie się wykruszyli, a szkoda, powinni się uczyć. A ja, panie, szanowny panie, pozostaję optymistą, a nawet gdyby pan miał częściowo rację, to ja się wywodzę ze starej szkoły. Ja uważam, że media nie są po to, żeby zbierać kliki, zapewniać rozrywkę, ale żeby edukować, zmuszać do myślenia, za wszelką cenę
traktować widzów, odbiorców poważnie, bo jak inaczej, to już jest show biznes, a nie media i dziennikarstwo. Czy uważasz, Tomku, że za teksty z mównicy sejmowej Koalicja 13 grudnia, które wprost porównuje bezczelnie obecną władzę do komuny, to Hołownia powinien za te słowa wyłączyć mikrofon i dać za to karę? DJ Carlos, nie uważam. Uważam, że to jest ta dość obrzydliwa formuła, którą na przykład Błaszczak, której Błaszczak używa jak przecinka. Jest to paskudne, oszczercze, insynuacyjne, wiadomo do czego nawiązujące, ale nie sądzę, żeby to było coś, co zasługiwałoby karę, a nawet za wyłączenie mikrofonu. Myślę, że Hołownia nie jest Terleckim ani panią Witek. Nikomu mikrofonu z tego tytułu wyłączać nie będzie. Myślę, że nawet jakaś komisja etyki poselskiej nie powinna się tym zajmować, bo to nie jest kwestia etyki, to nie jest kwestia prawa, reguł, to jest kwestia przyzwoitości, której państwo z PiS-u, bardzo mi przykro, w swojej ogromnej większości po prostu nie mają, ale jednak postanowiliśmy, że chcemy tu mieć demokrację, praworządność i także wolność słowa, a skoro tak, to musimy się zgodzić z tym, że wpadają także słowa, wypowiedzi, zdania, które nam się nie podobają, z którymi się diametralnie nie zgadzamy. Nie jesteśmy z plasteliny, nie jesteśmy z porcelany, musimy to znieść, a tym bardziej, gdy słowa są to, adresują politycy do polityków, którzy z założenia powinni mieć grubszą skórę, którym przysługuje ochrona ciut mniejsza niż zwykłemu obywatelowi. Przykład orzeczenia w sprawie nazwania pana Andrzeja Dudy debilem, prawda? Sąd de facto stanął na straży wolności słowa obywatela, a nie na straży czci pierwszego obywatela. Dlaczego nowa władza nie mówi na poważnie o delegalizacji PiS? Przecież są poważne przesłanki, żeby oskarżyć tę partię o próbę bezprawnej zmiany ustroju. Jeśli chodzi o drugie zdanie, ja się zgadzam. Uważam, że PiS i Kaczyński i Ziobro podjęli próbę zmiany ustroju, obalenia demokracji w Polsce. Jest na ten paragraf. Dałoby się udowodnić, że taką próbę podjęli. Jest na to bardzo wysoka kara więzienia. Dałoby się też według mnie udowodnić, że Kaczyński stał de facto na czele zorganizowanej grupy przestępczej, ale jakbym mógł wrócić, to poprosić o z powrotem to pytanie, bo chciałbym jeszcze odwołać się. A dlaczego władza nie mówi na poważnie o delegalizacji PiS-u? Bo wydaje mi się, że de facto jest to niemal nierobialne. Po drugie, mam wrażenie, że zamiast dać, że może dałoby chwilową satysfakcję przeciwnikom PiS-u, ale oponentom PiS-u dałoby poczucie, że są spychani na margines, że są traktowani jak byliby drugim, gorszym sortem. Kaczyński nazywał gorszym, drugim sortem nas. Nie możemy robić tego samego, co on. Arebur, więc tu też raczej bym doradzał zachowanie powściągliwości, rozsądku i umiaru, z czego nie wynika, że jeśli sąd znajdzie podstawy do ukarania na przykład Kaczyńskiego czy Ziobry za próbę o obalenia demokracji w Polsce, to nie powinni za to ponieść karę, jak najbardziej powinni. Gdyby pan wiedział, przewodniczący Ziobry, miał pan wobec niego współczucie, czy bardziej poczucie satysfakcji, że ta Mida się nad nim pochyliła? Współczuję panu Ziobrze ze względu na chorobę nowotworową. Życzę zdrowia każdemu człowiekowi. Choremu na nowotwór, może w szczególności, bo wiadomo, jak ciężkie to jest wyzwanie dla zdrowia i wyzwanie dla życia. Ale jak patrzę na pana Ziobrę, to powiem szczerze, że współczucie nie jest pierwszym odczuciem,
które się we mnie pojawia. Raczej powiedziałbym, nawiązując do pana słów, satysfakcja, że draństwo znajdzie swój kres, że jak była zbrodnia, to była i kara. Ziobro nie miał litości, zamykał już ludzi w więzieniach, łamał życiorysy, rozwalał rodziny, niszczył karierę, rozsyłał ludzi po Polsce, włącznie w zależności od tego, czy chcieli mu służyć, jak nie chcieli, to WON, delegacja, jak z panią prokurator Wrzosek, na drugi koniec Polski albo do miejsca odległego, typu Śrem pod Poznaniem, czyli kilkaset kilometrów od miejsca, gdzie pani prokurator mieszkała. Nawiasem mówiąc, skoro wspomniałem o pani prokurator Wrzosek, to dzisiaj akurat przeczytaliśmy rano próba według mnie dość brutalna ataku na panią prokurator, towarzysząca wczorajszej znowu akcji żurnalistyczno-medialnej, odwracania uwagi publiczności od Ziobry i państwa Solidarnej Polski. Myślę, że elementarnym nakazem przyzwoitości jest stać po stronie ludzi przyzwoitych, odważnych, którzy, tak jak pani prokurator Wrzosek, dała przez lata niezliczone dowody prawości, odwagi cywilnej, gotowości ponoszenia osobistych ofiar w imię praworządnej, demokratycznej Polski. Jeśli dziś wielu obywateli ma rację, ma satysfakcję i odczuwa radość, że prokuratura za złoczyńców się wzięła, to między innymi dlatego, że byli tacy ludzie jak pan Korneluk, obecny nowy szef prokuratury krajowej, jak pani Ewa Wrzosek czy Krzysztof Parchimowicz, jeden z twórców organizacji Lex Omnia. Pani Anita, tylko jak to pogodzić, skoro połowa społeczeństwa jest niesamowicie przekupna. Do nich nie dociera, żadne argumenty nie przemawiają za prawdziwą sprawiedliwością. Pani Anito, wydaje mi się, że pani diagnoza jest chyba zbyt surowa. Ja przyznam szczerze, że gdybym pani opinię przeczytał 10 miesięcy, to byłbym się z nią skłonny zgodzić. Też uważałem, że niebezpiecznie zbliżyliśmy się do granicy en masse kolaboracji z reżimem, zgody na zło, ale potem jednak okazało się, że jesteśmy zdolni do przebudzenia i jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie za każdą cenę, że nie ma, że jest taka gotówka, za której my wolności demokratycznej, demokracji i przyzwoitości w Polsce nie sprzedamy, więc trzeba jednak chyba wierzyć. Na końcu ta cała historia pod tytułem demokracja i praworządność mogą się udać wyłącznie wtedy, kiedy mają realne wsparcie w ludziach, w narodzie i w społeczeństwie. Więc musimy to, jeśli jest tego za mało i koniunkturalizmu, oportunizmu było za dużo, to musimy edukować. Czy Ziobro umoczył wystarczająco w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, żeby trafić do więzienia, zanim go Adrian ułaskawił? Figa rybka. Nie wiem, czy cudzysłów umoczył wystarczająco dużo. Nie wiem, czy Duda będzie miał ochotę i jego ułaskawić. Myślę, że to już byłoby zupełnie po bandzie. Nie wiem, czy naród by wtedy ułaskawił Dudę na następnym okrążeniu. Ale jeszcze raz odwołam się do tej formuły, której tu już użyłem. Nie mi sądzić. Po to mamy sądy, gdzieś na ulicy, to jest teraz Aleja Solidarności, na Alei Solidarności, w budynku sądu, który tam stoi od czasów międzywojennych, paru mądrych, rozsądnych, uczciwych ludzi w togach, z łańcuchach, z łańcuchami na szyi podejmie decyzję w tej sprawie i tylko ona będzie istotna. Kiedy Corleone z Żoliborza dostanie zarzuty, znowu panie Krzysztofie, nie wiem, nie, nie, nie,
skrywam, że nie bym się nie zmartwiłbym się, gdyby te zarzuty dostał. Odwołam się tutaj do mojej rozmowy z marszałkiem Niesiołowskim, do obejrzenia której bardzo serdecznie zachęcam w sobotę. Marszałek Niesiołowski też mówi, żadnych skrótów, skalpel, a nie siekiera, żadnych kajdanek, żadnych przedstawień, show po telewizji. To już było, to mieliśmy. Tego niektórzy ludzie bali się, tak jak Barbara Blida, że stracili życie, więc te powtórki z tego nie chcemy i nie możemy sobie na nie pozwolić. Andrzej ma już wypełnione in blanco gotowce z ułaskawieniami dla trzody pisowskiej. Panie Adelbercie, nie używajmy określeń trzody, bo znowu to byłoby posługiwanie się hejterskim językiem, który jest właściwy im, a nie może być właściwy nam. Czy pan Andrzej Duda rzeczywiście będzie pakietowo robił taki cyrk jak z Kamińskim i z Ziobrą? Ja dwa dni temu na ulicy widziałem pana Mariusza Kamińskiego. Nie wyglądał, prawdę mówiąc, na za radosnego z powodu tego, że może korzystać z uroki wolności. Miałem wrażenie, że raczej jest zafrasowany tym, co zaczęło się godzinę czy dwie godziny wcześniej, czyli operacja wokół Funduszu Sprawiedliwości i Ziobrystów. Oni wszyscy wiedzą. Przez miesiące uważali, że wygrają wybory. Potem uważali, że nawet jak przegrają wybory, to włosek im nie spadnie z głowy, że mówiąc językiem pana Zbyszka, nowi rządzący okazą się fujerami, miękiszonami i odpuszczą. Widać, że nie odpuszczali. Czemu akurat przed świętami przeszukiwano mieszkanie Ziobro? Pani Karolko, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ prokuratura, jak rozumiem, od skruszonego pracownika tej operacji, pocytuję, Fundusz Sprawiedliwości, miała zapewne informacje wskazujące na tym, że to jest czas, żeby uderzyć, że może dojść do niszczenia dowodów i żeby temu zapobiec, trzeba wejść i dotrzeć do tak wielu materiałów, jak tylko się da, tak szybko, jak się da. Ale to jest zgadula z mojej strony, bo nie mam szczegółowej wiedzy. To na to pytanie mogliby odpowiedzieć wyłącznie. A pan Bruno, pan Morawiecki o żurnalisty wyraził chęć wizyty u pana w programie. Czy podjąłby się pan tej rozmowy? I myślę, że to jest, chyba nie powinienem odrzucać takiej propozycji. Więc pozwolę państwu, że potraktuję to, jak mawiał Sztyrlic, materiał do przemyślenia, ale jeśli taka deklaracja rzeczywiście padła, a nie ma powodu, żeby panu nie wierzyć, to myślę, że kobyłka upadła o płotu, mamy wybory samorządowe, chwilę później europejskie, więc bardzo chętnie. Dobry wieczór, panie Tomaszu, tu stary kanonier czekający 20 lat na mistrzostwo Premier League. Czy mógłby pan jako kibic Liverpoolu życzyć tam zwycięstwa w niedzielę w meczu City? Szanowny panie, ja nie tylko mógłbym wam życzyć zwycięstwa w meczu City, ale ja życzę wam zwycięstwa w meczu City. Oczywiście jestem kibicem Liverpoolu, ale doceniam wybitną robotę, którą zrobił Mikel Arteta w ostatnich latach, szczególnie w ostatnim sezonie. Arsenal gra pięknie, nawiązując do czasu, kiedy w składzie grali Bergkamp, Pires, Vieira, cały Sol Campbell i Luke Lundberg, Larsson i wielu innych wybitnych zawodników. Mój serdeczny przyjaciel jest kibicem Arsenalu. Zachęcam je do tego, żebyśmy się jeszcze już w najbliższym czasie wybrali na mecz na stadionie Emirates. Ten niedzielny mecz będzie fascynujący. Prawdę mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, kto wygra, ale wolałbym, żeby wygrał Arsenal z dwóch względów. O tyle byłoby Liverpoolowi łatwiej w drodze do mistrzostwa, a po drugie, gdyby nie Liverpool,
to ja bym chciał jako kibic, żeby mistrzostwo zdobył Arsenal, bo już mi ta totalna dominacja City się znudziła. Panie Tomaszu, dzięki takim ludziom jak pan nie opuściła mnie nadzieja, że jeszcze będzie normalnie. Panie Janeczko, serdecznie pani dziękuję, bardzo pozdrawiam. Widziałem zdjęcie tutaj przed pani w awatarze. Jeśli dobrze widziałem, mimo okularów, to miałem wrażenie, że to było właśnie, widzę, że to jest jakieś ewidentnie zdjęcie z demonstracji, więc to nie tak dzięki takim ludziom jak ja, tylko dzięki takim ludziom jak pani, jak my wszyscy. Okazało się, że ludzi dobrych woli naprawdę jest więcej niż zawsze tak w życiu bywa, a tym razem tak było i śmiałem się dzisiaj w rozmowie ze Stefanem Niesiołowskim, że za parę dni będziemy obchodzić, świętować zmartwychwstanie, a w połowie października pokazaliśmy sobie, że ono jest możliwe także w życiu narodu, w polityce i w państwie. Pan Krzysztof, czy przewiduje pan rozłam PiS po wyborach i połączenie suwerennej Polski z Konfederacją? Panie Krzysztofie, szczerze mówiąc nie. Raczej przewiduje połączenie suwerennej Polski z aresztem śledczym i z zakładem karnym. Nie wiem, czy Konfederacja dzisiaj miałaby jeszcze jakikolwiek apetyt, żeby się łączyć z partią pod tytułem Suwerenna Polska. Ja pozwoliłem sobie na żart, że za parę miesięcy Solidarna czy Suwerenna teraz Polska może być w takim stanie, że najważniejszą postacią w partii będzie były poseł Tadeusz Cymański, który z zawodu jest grabarzem. Dziękuję pani Gabrychu za pozdrowienia. Ja jadę właśnie do Polski i tak się cieszę, jak pana programy i publikacje wspominam. Pani Gabrycho, bardzo dziękuję za dobre słowo. Na szczęście nie musi pani tylko wspominać. Jestem nie tylko wspomnieniem. Jestem jak najbardziej na żywo do dyspozycji państwa. Nie ma codziennie, w każdy czwartek, za tydzień na kolejne nagranie, kolejne rozmowy. Goście już są, dzięki Bogu, umówieni, więc nie będę się musiał wielkanoc kłopotać na tym, co będzie w następnym programie, bo już to po prostu w dużym stopniu wiem. Szanowni Państwo, 40 minut za nami. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Święta, trzymajcie się, będzie ciepło, wesoło. Sprawdziłem prognozę. Na razie to wygląda tak, że sobota 22, niedziela 22, poniedziałek 23, więc nie mieliśmy białych świąt Bożego Narodzenia, ale będziemy mieć bardzo słoneczną Wielkanoc, więc myślę, że w łazienkach będzie niesamowity tłok, na bulwarach wiślanych także, ale żeby nie być warszawsko-centrycznym, podobnie we wspaniałych parkach, w innych wspaniałych polskich miastach. Więc kochani, wesołych świąt, smacznego jajeczka, dobrej kiełbasy z chrzanem, wypoczynku, relaksu, bądźcie dobrze dla siebie, cieszcie się. Chrystus zmartwychwstał, Polska też. Do zobaczenia, w górę serca, do widzenia.